na Beskidzie gra muzyka. Zespolce tańcowali po Majtynki od Kirejnym, a Urszulka w siumie spiwała. Zatańcowała też Łowidziączka, honorowo po malutku i dostojnie. Witała się ze wszystkimi kamradami, z każdym słowo zamieniła, ale była jakoś inksio. Siedziała więcej z boku, a fest się przyzierała na tych, co tańcowali na 27. balu gorowskim na Beskidzie. Ten bal w ostatnimi roki był dla niej coraz ocniejszy. Ila miała z tym roboty, Ila się nadzwoniła, nadzałatwiała, naumawiała, bo przeca na dobroże moc z orezi, a radowała się wszystkimi, kiedy mogli być pospołu, a się ucieszyć i ugościć. Padano zawsze mądą, podziwą się, a jeszcze mu. Bo muzyka, ta radość ludzi była dla niej siłą w świecie. Coś z kierowniczki miała w sobie od dziecka. Jeszcze jako małe dziewczątko z długim czarnym bingosiem zaczynała tańcować i śpiewać w koniakowskim zespole. Chcieli ją zwerbować do zespołu Śląsk, ale odmówiła, czego nie działuje, bo pada, że tu w Koniakowie jest potrzebno. Uczyła się od najlepszych, od ojca Jana Kawuroka z Sterą Zuską, od Janka Sikory i Jana Wykuczki. W 1992 roku objęła kierownictwo tego zespołu, a potem też uczyła dziecka z małego Koniakowa. Ponad 400 roków piastowała nasz folklor i robiła to z wielkim poświęceniem. Wyjeżdżała na festiwale, nagrywała płyty i rozmaite programy telewizyjne. Założyła Stowarzyszenie Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca, Podłodzi. Miała bogate nagrody, w tym nagroda Oskara Kolberga, a nie tak dawno w Cieśninie srebrną cieśniankę, z której była u grupy rada. Laureatka, prezes, kierownik. To zocne tytuły, ale najzocniejsi, niezapisane na papierze, to ciocia Urszula, nazywano przez swoich zespołów. Kiedy ich poradziła pochwalić i skurierować, wesprzeć i pocieszyć. Miała rada te swoje dziecka, a w tym największy Rufiołów. Otwierałem drzwi szeroko z Koniakowa w świat. Nie darmo, że masz tu dziś kapela, a myślę, że każdy z was ma głęboko w sercu jakieś dobre wspomnienie o nasi, o oryginalnej ciotce Urszuli. Umia nawiązywać, podtrzymywać prawdziwe przyjaźnie po prostego człowieka, a się po ludzi różnych profesji. Na Podhalu, na Kaszubach, po sąsiedzku i dalej, na Uchrach, Gruzji, Turcji czy Maroku. Miała rada ludzi, z każdym się umawia, umiała dorządzić, w tym nasi, góralskim języku, po nasiemu. Nie ciężyło się jej pojechać, choćby i pół Polski, co by komu powięsiować, zabierz drusiczkę ci kołocz. Naciska też miała. Zaplanowany wyjazd z urodzinowymi powięsiowaniami serdecznemu kamratowi, kardiochirurgowi, profesorowi Zymbali. Napytała już kapelę, kupiła podarunek i zjednała transport. Ale Urszulko, odwołany wyjazd. Uś się nie musisz konać. Była prawdziwą ambasadorką Koniakowa i beskidzkiego folkloru. Z różiczką w rękach, w siódmym kabotku, kyrbieczka kroczała dumnie po rozmaitych miejscach świata. Najdalej w Sri Lance, Indiach, ze śpiwaniem, koniakowski bole, hej, górało rodzito i inksi w Wojtkach. Powiadają, że jakiś iwot tak o śmierć. Urszula była dochło, odważną do każdej roboty, nigdy się nie ciążało, nie narzekała, nie się tym uśmiała. Powiadała, że nie boi się śmierci. Ja myślę, że jak se tak, było to furknę do góry, mama mi wytął na krociw, a Janko z mojej łączki będzie grął. I w rojce już będziemy po łączkowi spiwać. Urszulko, i tak to tam już? Żywot był nie jedyny, dla niej jednym wielkim spotkaniem z drugim człowiekiem. A i tu śmierć widziała, jako spotkanie z tymi, kiedy miała rada, może ci zapłacę, Urszulko, za twoje tańcowanie, spiwanie, za wszystkie utropy, za tą twoją szczerość, oryginalność i górowskie serce.
Bez tego kuniaków nie będzie już taki sum. Ale daj Panie Boże, żeby Twoja tropa nie poszła na marne. Żegnam Cię Twoi zespolocy, brać muzykalsko, ludzie kultury, ziemno Cię kochano, rodzinno, kuniokowsko ziemia. Będzie nam Cię brakować w Twoim ospiwaniu, ale Urszulko, rychtuj się tam, ku temu wielkiemu grodzkiemu baju, rychtuj nudną miejscę pobłyczka, kadeno będzie gra chormia muzykantów, a kany wściecy będziemy tańcować. Z Panem Bogiem Urszulko, a jeszcze roz, pięknego się zapłaci.